Cześć! Kolejny numer Playmobil wydanie specjalne w kioskach, więc się za niego zabieramy. WTF! 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 Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś trafia nam się znów Playmobil. Tym razem wyszedł nowy magazyn. Jest to magazyn w wersji pink, czyli tej dziewczęcej. Jednakże jest to wydanie specjalne, czyli jednorazowe, tym razem z bajką Ever Dreamers. Moi drodzy, jest to nowość, której ja już nie znam, bo już jestem w takim wieku, że bajek raczej nie oglądam, tym bardziej takich. Jednakże tutaj zagłębiając się w temat, mniej więcej liznąłem, z czym to się je. Mamy 5 bohaterek, a są nimi Claire, Rosalie, Starlin, Edwina oraz Fiona. Oczywiście one mają swoich przeciwników, takich jak pani dentystka, Lady Nightmare, o to jest ten główny złol w tej krainie, oraz Carmela i Kimbi. No i one tam trafiają do takiej krainy słodkości, a te protagonistki tam tą słodkość psują, że na przykład ciasteczko nie jest słodkie i tak dalej. Przyznam wam się, zupełnie nie moja bajka. Jedna rzecz, że Playmobile lubię i ogólnie uważam, że bardzo fajne mają te figurki i w ogóle, jeżeli zapytacie mnie jeszcze raz, czemu mówię, że Playmobile, czemu one tu w ogóle są, czemu są klocki, to patrzcie, co ja mam w Carrefourze. No właśnie, w Carrefourze jest coś takiego, więc teraz co? Głupio wam? Głupio wam? Moi drodzy, wydanie specjalnie tej gazety kosztuje 12,99, tak jak mówiłem. No nawet dla osób niewtajemniczonych dostajemy tutaj wkręcenie do świata, czyli właśnie opowiedzenie historii, prezentację tych bohaterek głównych, bardzo fajne. Na przykład spójrzcie, w nawiasach mamy, jak się czyta ich imiona, szybką charakterystykę, co spotyka przyjaciółki, dla odmiany coś cierpkiego, czyli dla odmiany te złolki. Jak w każdym czasopiśmie mamy tutaj komiks, przepełniony słodkością, bo tak jak mówiłem, całość dzieje się w takiej przesłodkiej krainie, gdzie po prostu wszyscy tylko zajadają się pączkami, donatami i lizakami, że aż można po prostu, no, dostać nawet chyba jakiejś niestrawności od nadmiaru tych, prawda, słodyczy. W środku znajdziemy również plakat z naszymi bohaterkami w dwóch wersjach oraz znajdziemy jeszcze grę planszową. Jak widać, możemy sobie zagrać ze swoją przyjaciółką. Nie jest to koniec oczywiście atrakcji. Komiks trwa dalej, ponieważ mamy tutaj również arcy ciekawy test, którą z postaci Ever Dreamers jest, która z postaci jest taka jak ty, czyli możemy sobie zrobić psychotest. O, może zrobimy sobie jutro na tym kanale, co sądzicie? Piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym sobie jutro zrobił test, którą postacią z Ever Dreamers jestem. To będzie ciekawe. Mamy również, jak zrobić takie fajne pudełko na jakiś prezent, na cokolwiek. Pudełko składamy z tylnej części okładeczki. No i co my tutaj mamy jeszcze? Zapowiedź tradycyjnego numeru Playmobil. Mamy również, o, przepis na ciasto. Spójrzcie, no kto by nie chciał takiego ciasta przyrządzić. Mamy również trochę zagadeczek jeszcze, ale tak jakoś mniej niż zazwyczaj chyba. Mi to też nie przeszkadza jakoś, bo nie będę na pewno się nudził przy tej gazetce. No i urocza syrenka, czyli zapowiedź już tradycyjnego numeru Pink. Jakże ciekawa figurka. Ona też niebawem zapewne w kioskach. No i pewnie u mnie na kanale się również pojawi. Wraz z tym magazynem dostajemy figurkę pani Ice Clown. Jest to właśnie oryginalna figurka z tego Ever Dreamers uniwersum. Znajduje się ona w takiej oto folii, czyli bardzo podobnej jaką z Lego otrzymujemy. Bo zazwyczaj po prostu wygląda to inaczej. Kojarzycie tradycyjne numery Playmobil, tam po prostu są w tym przezroczystym boksie, a tutaj proszę, w takiej oto dość legowej otoczce znajdujemy tęże postać. Sprawdźmy, czy mają dokładnie tak samo twardy klej i już widzę, że mają jak Lego. Po prostu ten klej to jest jakieś mistrzostwo, moi drodzy. Ja nie wiem, z czego oni go robią, ale ja bym chciał, żeby super glue robić z takiego kleju, bo to jest trwalsze. I naprawdę, czasem jak niektóre podróbki się ciężko składa paluchami, że aż bolą, to tutaj z tym bywa, że aż boli. Ale dobrze, przez to nam nie ginie. Nic tutaj. Jeżeli spojrzymy do środka, widzimy, że ta postać jest całkiem złożona, o ile nie całkowicie. Mnie tutaj kilka elementów mocno ciekawi i już mam nawet odpowiedź na pytania, które mnie właśnie ciekawiły. I jeszcze jeden elemencik, i jeszcze jeden elemencik i mamy już wyciągnięte wszystko. W czasopiśmie nie znajdujemy instrukcji złożenia tej figurki, ale tutaj za dużo też wyjaśniać nie trzeba. Pani Ice Clown jest pełna detali, to na pewno. Spójrzcie już na jej buty, tu się wręcz słodkość wylewa. Niektórym siano wystaje z butów, a pani Ice Clown wystają lody, czy tam polewa lodowa.
Ma ona spódniczkę, która no tak niestety trochę luźno lata i to mnie troszkę boli, bo nawet czasem może zejść tak nisko, że nie wygląda to za dobrze. Jest ona taka plastik, ale troszkę tam troszkę się może zgiąć, natomiast bałbym się na nią nadepnąć. Na torsiku widzimy, mamy narysowanego lodzika, tutaj krata, ładne takie wykończenie, to jest wykończenie, przepraszam. Również tutaj z rękawów jej się wylewają te polewy, te lody, jest barwnie żółto, różowo i w ogóle fajnie, tylko te majty takie pasują. Dziwnie wyglądają te getrole jeansy. Pani ma jeszcze tutaj, o widzimy takie berło z, chyba powiedziałbym, że to jest wata cukrowa. To berło tak dziwnie się wygina, w sensie myślałem, że będzie bardziej plastikowe, ale jest ok, wchodzi w łapę. I berełko wygląda tak z tej waty cukrowej. Przyjrzyjmy się jeszcze buzi. No, buzia klasyczna dla, prawda, Playmobilów, w sensie. Znaczy wyraz twarzy, no bo buzia już nie. Mnie zawsze boli w tych Playmobilach niestety to. Szkoda, że nie dostajemy takich tutaj zapasowych peryłek, by postać mogła bez tego istnieć. Uważam to za wielki ból. Natomiast postać ma jeszcze czapeczkę. O, tak zakładaną. Po prostu chodzi o to, że te postacie nie mogą istnieć bez, wiecie, nie mogą istnieć bez tych czapeczek. Wszystko się wyjaśniło, moi drodzy, to nie jest berło z waty cukrowej, to jest lód. Co ciekawe, niestety lód tutaj tak wygląda w ten sposób, że po prostu to różowe nam wystaje spod spodu i to mnie troszkę boli, ale nie będę się czepiał, bo jako całość lodowa wygląda w miarę ok. Również czapka z nadrukami tutaj wygląda ok. Nie mnie ciekawił jeszcze ten element, natomiast jest po prostu w ten sposób zakładany i tyle. I wygląda też jak najbardziej spoczko. I przyznam się szczerze, że jak mówię, jestem fanem postaci z Playmobil, tych figurek gazetkowych. Tak po raz kolejny jestem zaskoczony pozytywnie. Tutaj faktycznie jakoś na druków tego wszystkiego, mówię, detali, że inny but, polewa i w innych kolorach, polewa. Jest kolorowo, jest fajnie, jest ciekawie. Tutaj jeszcze ten element, lodzik, to nakrycie głowy, naprawdę jest się na czym pochylić. Moim zdaniem najsłabszym elementem całości jest tutaj ta właśnie spódniczka, która no niestety lata luźno i nie możemy w ten sposób szczepić. No i bawiąc się, niestety, no można właśnie to trochę razić, że ta spódniczka jej tak lata, chociaż też jest pełna detali i też jest zrobiona fajnie. Bardzo ciekawa, chyba najbardziej ciekawa barwna postać, jaką dotychczas mieliśmy z magazynów Playmobil. Fajnie. 12,99 jest już w kioskach, jeżeli chcecie, to was zapraszam. A dzisiaj wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli lubicie Playmobile, a ja lubię, to wpadajcie na więcej Playmobili na tym kanale. Nie olewajcie Playmobili, bo naprawdę są spoko. Te figurki są ciekawe, sami musicie przyznać, że są ciekawe, prawda? No przyznaj, że jestem ciekawy. Przyznaj, że jestem ciekawa, bo jak nie, to nawiedzę cię w nocy we śnie. Dzięki, że byliście. Zostawcie łapę, subskrypcję i wszystko i widzimy się w kolejnych. A jeżeli chcecie, dopiszcie, to zrobimy test, jaką postacią z Everdreams jestem. Bye!